o sporcie, o inwestycjach sportowych w mieście Krakowie, o wydarzeniach sportowych, a także o planach na 2021 rok porozmawiam z dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Krzysztofem Kowalem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, nowy rok to nowe możliwości, nowe wyzwania. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o tym, co przed nami, o tym, co czeka nas w 2021 roku, chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili do roku 2020. Był to rok trudny, specyficzny w związku z pandemią koronawirusa, która tak naprawdę utrudniła wiele działań. Mimo wszystko Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zdołał wiele zrobić. Między innymi udało się zaproponować alternatywę dla tradycyjnych wydarzeń sportowych, ale także w dziedzinie inwestycji bardzo dużo poczyniliśmy. Tak, rzeczywiście. Ten rok 2020 był rokiem trudnym. Był rokiem trudnym, był rokiem specyficznym i można by pewnie parę przymiotników jeszcze znaleźć dla określenia tego roku. Natomiast jeżeli ten rok mamy już za sobą, można powiedzieć, że dla sportu, a szczególnie dla inwestycji sportowych, to był rok dobry. Nie dość, że zgodnie z decyzją prezydenta miasta Krakowa nie zaniechaliśmy żadnej inwestycji, to można powiedzieć, że inwestycje sportowe w 2020 roku były realizowane ponad plan, czyli wykonaliśmy 120% budżetu inwestycyjnego i to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w klubach, w szkołach, w stowarzyszeniach. Ci, którzy poczuli, że mają nowy obiekt albo zmodernizowany obiekt i myślę, że to jest największa zaleta tego 2020 roku. Natomiast oczywiście to, co najbardziej ucierpiało w związku z pandemią, to imprezy sportowe, które niestety nie wszystkie mogły się w Krakowie odbyć. Przede wszystkim nie odbyły się nasze biegi, z czego bardzo ubolewamy, bo mają już swoją markę. Natomiast odbyły się, całe szczęście, że zdążyliśmy jeszcze przed pandemią odbyć Kawaliadę, potem Tour de Pologne i myślę, że to były takie wydarzenia na żywo, które jeszcze mówiły, że sport po prostu istnieje, ten sport dla kibiców. Wprawdzie tylko w telewizji, ale wydarzenie sportowe było. No i poza tym przeszliśmy na e-wydarzenia, weszliśmy do e-przestrzeni, czyli wszystkie biegi w postaci wirtualnej. Mieliśmy dużą akcję charytatywną. Biegaliśmy dla kogoś, czyli biegaliśmy w celu. Pomoc dla dzieci, które były leczone, czy są leczone na COVID w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. To była znakomita impreza, znakomity odzew zawodników. 1200 zawodników, które biegało. 100 tysięcy złotych, które zostały przekazane na szpital. Myślę, że to udowadnia, że ludzie chcą biegać, że krakowianie kochają sport i że wszyscy czekają, aż wreszcie spotkamy się w rzeczywistym wymiarze. Wspomniałem, że nas pandemia w dużym stopniu utrudniła także życie klubów sportowych. Też w tej dziedzinie Zarząd Infrastruktury Sportowej dużo zrobił, pomagając klubom. Tak, oczywiście znamy obostrzenia przez cały rok panujące, znamy jakie były wymogi sanitarne, staraliśmy się każdemu klubowi w Krakowie pomóc, otrzymywali od nas i środki dezynfekcji osobistej i otrzymywali różne materiały, a także również nowe wyposażenie, które ułatwiało prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w tych specyficznych warunkach. Ponad 12 milionów złotych wydanych na modernizację obiektów sportowych, 1,5 miliona złotych wydanych na sprzęt ochrony osobistej, 82 miliony wydane na inwestycje, czyli ponad 100 milionów złotych w roku 2020. Myślę, że z dobrym skutkiem wydaliśmy na infrastrukturę sportową i działalność klubów sportowych. Zanim na dobre przejdziemy do 2021 roku, chciałem na chwileczkę wspomnieć temat, który w ostatnim czasie duże emocje wzbudził na Facebooku, wśród użytkowników Facebooka. Chodzi o temat białych mórz i planowanych tam kul golfowych. Znaczy tak, ostatnio oczywiście mamy bardzo dużo zainteresowania w mediach społecznościowych na temat białych mórz. Ja myślę, że
trochę wiadomości przyda się każdemu. Teren Białych Mórz zgodnie z planem i z tym przeznaczony pod infrastrukturę sportową, przeznaczony przede wszystkim pod infrastrukturę sportową tak zwaną płaską, czyli między innymi pola golfowe. Zresztą realizowana ta inwestycja od 4 lat nie budziła żadnego sprzeciwu. Niestety i ze względu na COVID i pewnie trudności ekonomiczne wykonawca po prostu nie podołał temu zagadnieniu do końca. W tym momencie jesteśmy na drodze prawnej odzyskiwania terenu na stan gminy miejskiej Kraków. Myślę, że to pewnie trochę potrwa, no bo jednak procedury sądowe są takie, a nie inne i też pandemia odgrywa tutaj swoją rolę. Myślę, że jeżeli tylko to się zakończy, zinwentaryzujemy teren, co zostało na nim zrobione, no bo taki jest nasz obowiązek. I wtedy wspólnie zastanowimy się, co na tym obiekcie powstanie. Ja myślę, że ten obiekt jest tak duży, że dla wszystkich znajdzie się tam coś, z czego będą zadowoleni, więc pogodzimy interesy wszystkich. Jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, to w rok 2021 wchodzimy z takim umiarkowanym optymizmem. Wiemy, że pandemia i związane z nią obostrzenia wciąż są aktualne. Natomiast można chyba powiedzieć, że z dużym rozmachem wchodzimy w nowy rok, jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tak, to są oczywiście dwa różne tematy. No, nasza podstawowa działalność, czyli infrastruktura sportowa, jak sama nazwa wskazuje, inwestycje sportowe. W roku 2020 udało nam się oddać bardzo wiele pięknych obiektów sportowych. Obiekt przy Biżanowiance, obiekt przy Klepardii, obiekt przy klubie sportowym Prokocim. To wszystko już funkcjonuje. Basen przy Szkole Mistrzostwa Sportowego na ulicy Kijowskiej, który też już funkcjonuje, chociaż jeszcze przez ostatnie 2 miesiące był nieczynny, ale jest już dostępny dla związków sportowych, a myślę, że niedługo będzie dostępny dla młodzieży i dla mieszkańców. No i to, co jest w trakcie, czyli modernizacja otoczenia i stadionu Wisły Kraków. Wykonaliśmy przecież piękną modernizację Hutnika, który musiał mieć stadion spełniający wymogi na grę w drugiej lidze po awansie. To są rzeczy, które są i które będą na długo służyć mieszkańcom. Natomiast w 2021 roku jest mnóstwo dużych inwestycji sportowych. Myślę, że w marcu już zakończymy i oddamy do użytkowania basen na drugiego pułku lotniczego. W maju oddamy piękny obiekt, który rzeczywiście tak długo czekał na realizację, bo zrealizowany został przed czasem, czyli basen przy Eisenberga, znany jako basen Polfy. Basen, który jest typowo samowystarczalny, jeżeli chodzi o warunki energetyczne, czyli mamy pompy ciepła, mamy fotowoltaikę i myślę, że druga część, która nam czeka przy tym basenie zrobi, że to będzie najpiękniejszy chyba kompleks basenowy w Polsce. No i te rzeczy takie nowe, czyli Centrum Sportów Zimowych, całoroczne Centrum Sportów przy ulicy Lipskiej, gdzie będziemy mieć 2 lodowiska, będzie basen, będzie sztuczny tor do jazdy i na nartach, i na sankach, ścieżki rowerowe. Myślę, że jeżeli uda nam się zrealizować ten kompleks, to takiego kompleksu jeszcze nie ma. I te nasze już takie tradycyjne działania, budowę nowych basenów, budowę hal sportowych, teraz realizujemy halę sportową przy ulicy Niepińskiego, w Branicach przy szkole. Także myślę, że jeżeli tylko budżet, powiem nieśmiało, wytrzyma, to tych inwestycji będzie dużo. Można zatem powiedzieć, że 2021 rok w dziedzinie inwestycji będzie kontynuacją poprzednich lat i nie zwalniamy tempa. Znaczy na pewno tak, to nie tylko kontynuacja, to będzie, ja myślę, dalszy rozwój. I głównym założeniem jest, jeżeli tworzymy bazę sportową dla klubów, dla mieszkańców, to jest to, co od 10 lat już robimy, czyli dajemy wędkę, a
niech rosną pokolenia mistrzów sportowych, jeżeli mają odpowiednią bazę sportową. I też również mam nadzieję, że w drugim półroczu uda nam się już zrealizować imprezy sportowe te w realu, czyli nasze biegi. W pierwszym półroczu będziemy na pewno realizować wspólnie z Targami Poznańskimi Kawaliadę już w marcu. Być może, albo można już powiedzieć, że na 100%, chyba nam się uda zrobić finał Pucharu Polski na naszej słynnej hali Hutnika na Suchych Stawach. Także chcemy, aby te imprezy powoli sportowe wracały do Krakowa, tak aby, mam nadzieję, w niedługim czasie po zakończeniu pandemii można było czynnie wziąć udział już w zawodach sportowych. Panie dyrektorze, jeszcze w zeszłym roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie rozpoczął kampanię Połączmy się na sport nowo. W ramach tej kampanii wzięło udział wielu profesjonalnych sportowców, którzy wspólnie podkreślali, że sport jest tym, co łączy ludzi i tym, dzięki czemu możemy wrócić do normalności. Czy pan dyrektor zgadza się z tą tezą? No, pewnie nie byłbym dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej, gdybym myślał inaczej. Oczywiście to jest podstawa i to jest, jeszcze raz powtórzę, podstawa naszej działalności, aby budować infrastrukturę sportową, na której, czy dzięki której wszyscy będą mogli korzystać z bazy sportowej. Jeszcze raz powtórzę, że wszystkie obiekty, które są budowane przy szkołach, muszą być otwarte i muszą służyć również mieszkańcom w godzinach, powiedzmy, po zamknięciu szkoły. Także nie może być sytuacji, że dany obiekt sportowy jest zamknięty. I ja liczę, że gdy tylko będzie taka możliwość, to ten pęd do sportu, pęd do ruchu zobaczymy, jak tylko przepisy nam na to pozwolą, czyli będziemy mogli się spotykać w większych grupach niż 5 osób. A mam nadzieję, że to nie było nastąpi. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.